Cześć, witajcie. Kiedy budowaliśmy to studio miało spełniać bardzo dobre warunki izolacyjne, akustyczne, aby oddzielić studio od reszty pomieszczeń. Natomiast jest dość szaro. Dzięki współpracy z firmą Ceglany Renaissance tutaj pojawią się piękne płytki ceglane. Prawdziwa cegła, to nie jakieś oszukane, wiecie, gipsowe. Prawdziwa cegiełka na tej ścianie, a może i troszeczkę na tej ścianie się pojawi. Tak więc roboty będzie bardzo dużo, ale mam nadzieję, że szybko to zrobimy i Wam pokażemy. Najpierw trzeba będzie wszystko posprzątać i wynieść ze studia. Karkołomne zadanie, ale zrobimy. Moje studio zbudowałem w oparciu o deski i wełnę. Przykryłem wszystko materiałem. Jest ciepło, no i nie wynoszę hałasów na zewnątrz. No i z zewnątrz również do mnie nic nie dociera. Miałem podejrzenie, że jedna ściana być może jest mokra. A więc to też był pretekst, aby zajrzeć, co tam się dzieje. Całe szczęście wszystko było suche. Cały stelaż oparty o deski, rozmieszczony co 60 cm, robiony był z teściem. Doskonałym BHP-owcem, więc o trwałość jestem spokojny. Nikt z nas jednak nie przewidział, że będzie na niej coś tak ciężkiego jak cegła. Spodziewałem się tylko srebrnego przycisku na YouTube, ale to być może kiedyś. Subskrybujcie, a wtedy ten przycisk udekoruje moje wnętrze. A skąd pomysł na cegłę w studio? Moja żona już dawno temu odnalazła firmę Ceglany Renaissance i zakupiła u nich cegły. Samodzielnie, powtarzam samodzielnie, ułożyła je na kominie oraz w kuchni. I wygląda to naprawdę przepięknie. A że tego nie da się zepsuć, bo jak ułożysz coś krzywo, to i tak jest ładnie, to postanowiłem, że chcę mieć również tak pięknie w studio. No i robimy. Zaczynamy od odkręcenia kontaktów. Wracając do sedna. Początkowo chciałem przykleić cegiełki bezpośrednio na równą ścianę i zdjąć wełnę, ale pomyślałem, że to jednak będzie spory błąd. Izoluje fajnie, więc niech zostanie. Musieliśmy z Łukaszem, z którym znamy się od małego i jest on świetnym saksofonistą oraz złotą rączką, dorobić stelaż. Jestem mu bardzo wdzięczny, bo bez niego poddałbym się na starcie. Łukasz pojechał ze mną do tartaku i przywiózł te deski. I tak dosztukowaliśmy stelaż, który wzmocni nam całą konstrukcję. Oczywiście kosztowało nas to jeden dzień i wcale nie widać, że robota pchnęła się do przodu. Ale po drodze wyrównaliśmy światełka górne, aby były w idealnych odstępach, bo poprzednio troszeczkę machnąłem się z miarką. To wszystko jednak zajmuje czas. Następnie przybiliśmy płytę karton gips, ja wstępnie zagruntowałem i potem już poszło. Jeszcze tylko obliczenia fachowca. No i jedziemy. Pierwsza zaprawa, pierwsze cegły i pierwsze cięcia. To być może wydaje się trudne, ale w praktyce nie jest. Rozdrabniasz klej z wodą i to wszystko. Ceglany Renaissance ma wszystko dedykowane i nie trzeba się bujać po marketach budowlanych. Podobnie jest z impregnatem i fugą, ale o tym później. Oczywiście nie obejdzie się bez docinek, z lewej czy z prawej, ale Łukasz się tym zajął. Znacznie szybciej praca biegnie, kiedy jedna osoba smaruje cegły, a druga je nakleja. Smarującym byłem ja. Teraz nadszedł czas na spokojniejszą, wyciszającą pracę, czyli fugowanie. A fuga dedykowana z ceglanego renesansu idealnie nadaje się do cegły. Jest gruboziarnista i daje efekt prawdziwego muru. Na koniec kilka ruchów pędzelkiem i gotowe. Nasza cegła jest już gotowa. Pędzlowaliśmy tutaj.
troszeczkę tą fugę, aby ją wygładzić. A teraz nałożymy impregnat, aby po prostu była jeszcze ładniejsza i aby nie chłonęła nam tutaj wilgoci, no i brudu. Prawie gotowe. Pozostało tylko i wyłącznie zająć się oświetleniem, no i tym zwisającym kablem. Ściana wyszła przepięknie i cudownie komponuje się z instrumentami. Koniecznie dajcie znać w komentarzu, jak Wam się podoba. A jak nie, to też dajcie znać.